wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na tym kanale. Dziś vlog z Tsuru, chociaż z malutkimi dodatkami, ponieważ z racji tego, że jadę na Tsuru jutro rano, o tak wczesnej godzinie, rzeczywiście dla mnie to jest godzina horrendalna, o której będę wyglądać jak trup, więc stwierdziłam, że zacznę tego vloga dzień wcześniej, czyli w piątek, ponieważ dzisiaj jest premiera Krainy Lodu 2, więc no nie wiem, czy wezmę was ze sobą do kina, czy nie, pewnie nie. Bo dziwnie tak nagrywać w kinie, do którego chodzę jakieś 5 dni w tygodniu. Ale tak, zaczynam dzisiaj. Jak widzicie, dzisiaj jestem w takim looku wróżkowym, ponieważ właśnie biorę się za nagrywanie wróżek. Dzisiaj jeszcze będzie ten live na kanale, ponieważ normalnie robię go w soboty, ale z racji tego, że jadę na Tsuru, no to dzisiaj będzie vlog w piątek sobotni. No niestety, czasem trzeba to poprzesuwać, żeby to miało sens. Tak więc no, przede mną wróżki, pakowanko na Tsuru, no i robienie live'a sobotniego w piątek. No to na razie to tyle, ja idę ciężko pracować i odezwę się do was jakoś tak albo przed kinem jeszcze, albo już po kinie. No, ale przede wszystkim będzie to vlog właśnie wyjazdowy z Tsuru. Taki jest plan. I jakbyście chcieli mi o tym powiedzieć, to ja wiem, że moja grzywka jest za krótka. Ponieważ zawsze jak idę do fryzjera, to obcinam ją tak troszeczkę za krótko i wtedy wyglądam jak debil. Ale uwierzcie mi, miną 2-3 dni i ta grzywka już będzie wyglądać spoko. Tylko no właśnie tak troszkę wtopiłam, że poszłam do fryzjera odrobinę za późno i będę miała debilową grzywkę na wyjazd i na vloga. No bywa, nie? Trudno, ale za to pięknie mi się dzisiaj kręcą włosy w kucyczku. Same z siebie się tak układają. Ja ich tak nawet nie pokręciłam, więc coś za coś. Mam grzywkę jak debil, ale za to kucyk piękny. Zawsze coś. Wróciłam do domu i poza tym, że po prostu były straszne przeboje na sali, bo cała sala była sprzedana i mnóstwo miejsc było sprzedanych na dwóch biletach, w sensie, że przyszła do nas jakaś baba z pretensjami, że siedzimy na jej miejscach i faktycznie obydwo miała takie same bilety sprzedane jak my. Nie wiem, co to się porobiło, mieli straszną awarię w systemie najwidoczniej, więc przed seansem było niesympatycznie, ale powiem wam, mam wrażenie, że wy mnie wszyscy znienawidzicie, ale obejrzałam Krainę Lodu 2 i to, tak do końca to mi się nie podobało. Myślę, że nie będę teraz jakoś dużo wypowiadać na ten temat, ponieważ jest późno, ja się muszę do końca spakować i spać, bo jutro muszę wcześniej wstać, ale tak zupełnie wstępnie, myślę, że jeszcze będę się rozgadywać może w innych filmach w przyszłości na kanale na ten temat, ale mitologia jest świetnie zbudowana w tym filmie i wątek Elzy i tak dalej jest spoko, ale ten film kompletnie nie potrafi opowiadać historii. I po prostu większość wątków jest tak wyjaśniona, że ja już po prostu łapałam się za głowę, jak bardzo ten film nie potrafi opowiedzieć tego, co chce opowiedzieć. Ogólnie piosenki są cudowne, bardzo teledyskowe w ogóle to wszystko jest, w sensie, że dosłownie każda piosenka jest spoko klipem na YouTube'a, ale do filmu trochę się nie klei i trochę nie pasuje, to jest smutne strasznie niestety. No, ale ogólnie piosenki osobno są super, mitologia stworzona do tego filmu jest super, wątek Elzy spoko, ale w całokształcie ten film wypada słabo, ja go muszę obejrzeć jeszcze raz koniecznie, ale tak wstępnie to... No, powiem wam, trochę się zawiodłam. Pomijając fakt, że miałam zaspoilerowany ten film, wiedziałam, do czego ta historia zmierzy, bo wiedziałam, jak ten film się skończy, niestety. W sumie to miałam tylko jeden concept art, który podpowiedział mi jeden wątek, jak się skończy, a całą resztę już sobie tak dopowiedziałam, że domyśliłam się po prostu, w którą stronę to zmierza i to jest smutne. Ale no naprawdę, o ile piosenki są spoko, graficznie jest cudownie, mitologia jest świetnie zbudowana, tak ogólnie, popularnie. Ale tak wstępnie to tyle, może faktycznie jeszcze nagram bardziej spoilerowy film na temat Krainy Lodu 2, gdzie się rozgadam bardziej na temat tego, co mi się tam nie podobało, co mi się podobało. No a na razie to ja się pakuję, bo tutaj no walizka już jest prawie gotowa. No i będę szła spać, ponieważ jakby no wcześniej trzeba wstać rano. No, poza tym jutro, nie jutro, w niedzielę na Tsuru będę miała panel dyskusyjny na temat Frozen 2 i mam nadzieję, że będę mogła sobie z ludźmi podyskutować na ten temat, ale naprawdę mam wrażenie, że mnóstwo ludzi mnie znienawidzi za to, że póki co no nie jestem za bardzo z Krainy Lodu 2 zadowolona. Przepraszam, no ale niestety tak jest. A póki co, dobranoc.
jakoś tak wyszło, że już jesteśmy w Rybniku. Kiedy to się stało, Erin? A nie spałam w trakcie jazdy? Nie spałam. Znaczy prawie spałaś, bo w sumie zachowywałaś się, jakbyś spała. Nie, ale nie spałam, Jezu. No, ale i tak jesteśmy na miejscu w sumie godzinę później niż planowałyśmy. Ale nie jesteśmy spóźnione. Czekaj, wyjdziesz tam do w ogóle? Tak, no spokojnie. No pewnie, ja bym nie wysiadła, Erin. Przecież ja zawsze wysiądę z samochodu, nieważne jakby się blisko stanęło. Kate tak naprawdę jest 2D. Tak naprawdę jestem 2D. Nie no, gorzej mogę mieć z wyciągnięciem walizki, ale to damy radę z drugiej strony. No, więc spoczko. Dobra, no to idziemy do środka. Ale głodna jestem. Ja też. Musimy coś zjeść w pierwszej kolejności. Mhm. Koniecznie. Tak więc jesteśmy w slipie. I co? Oczywiście bieda, bo po informatory trzeba było biec na inną akredytację i nie mamy wejściówek. Ale nie, znaczy, nie no, spoko, bo pewnie i tak dostaniemy te wejściówki później. Znaczy, zacznę narzekać, jak nie dostaniemy ich w ogóle. Ale obiecali, że nam doniosą, więc spoczko. I co? I mamy oczywiście cudownego slipa. Na takim odludziu, że nikt mnie nie znajdzie. No, tam jest Erin. Siedzi sobie i w tym momencie nikogo tu nie ma, więc miałam taką odwagę, żeby zacząć nagrywać, nie? Standard, ale już mamy paru znajomych. I tu jest takie cudowne lustro na całej długości. Nie widać tego na nagraniu. O, teraz widać, bo mnie widać. Ale no generalnie tu jest lustro na całej długości. Więc nie wiem, jak ja tu zasnę. No, strasznie. Bo ja nie lubię strasznie spać w pomieszczeniach, gdzie są lustra. Ona nawet zasłania swoje lustro w pokoju, jak idzie spać. No. Nie, naprawdę. Zawsze mam płachtę na lustrze, jak śpię, bo nie powinno się spać w pomieszczeniu, gdzie są lustra. Feng shui i tak dalej. Więc nie wiem, jak ja to zrobię, ale dam radę. No a teraz, nie wiem, idziemy coś zjeść, iść przejść. Już mamy dokładnie pozaznaczone w informatorze, na co chcemy iść. Jest mega dużo ciekawych atrakcji. No, więc będzie trzeba wybierać, niestety. Nie pójdziemy na cosplay, albo pójdziemy tylko na początek cosplayu, bo później jest nasza atrakcja. I smutno mi jest z tego powodu, ale nie no. Mam nadzieję, że nie będzie nic fajnego na cosplayu. No nic. To co? Idziemy szukać jedzenia? Idziemy zapolować na jedzenie. Idziemy zapolować na jedzenie. Ja się boję, że to będzie straszne echo, ale może nie będzie tragedii. Bo generalnie wyszliśmy na korytarz, bo w slipie się zebrali cosplayerzy i siedzą i się robią, więc jakoś dziwnie mi tak przyniósł nagrywać. Ale generalnie chciałam się pochwalić, że już wydałam swoje pieniądze. I mam zdecydowanie za dużo. Nie wiem, co za dużo. 120 zł tylko to nie jest dużo. Ale mam popa Ani. Ona jest taka śliczna, ona ma taką śliczną buzię. Tego nie widzicie, bo się światło odbija. Ale jest przepiękna. I jeszcze mam Pita do kolekcji z Kingdom Heartsa. To już tak mniej, ale zawsze coś. I ludzie chodzą. To jest tak, to nie ma tragedii, bo to są wszystko ludzie z organizacji, więc oni chyba jednak... I goście. No to akurat wszystko byli ludzie z organizacji. A! Więc jakoś przy nich się nie czuję dziwnie, bo ja jakby pracuję i oni chyba to wiedzą, prawda? Mam nadzieję. No nic, ale mam popy. Piękne, cudowne. Każdy po 60 zł, więc trochę dużo, ale z racji tego, że one są naprawdę rzadkie, to mam wybaczone, prawda? Chyba tak. Dziękuję. Ta Ania jest przepiękna, więc Jezus, za nią masz wybaczone. Ona ma tak śliczną buzię, że ja jestem naprawdę w szoku, że stare popy z Krainy Lodu, które zazwyczaj były brzydkie. Ale to jest ta druga seria. Bo ta pierwsza Elsa była po prostu przepaskudna, więc jestem w szoku, że jest taka ładna i fajnie. A teraz idziemy na panel
Karola Gajosa, ponieważ go poznałam i Karol jest w ogóle tak super osobą, że ja się naprawdę muszę z nim zgadzać jest na jakiegoś taki krosa. Tak. Jest. I tyle mówi. Tak. I cały czas wszystkich chwali za to, że są super miłymi ludźmi. Nie, za wszystko. No, więc idziemy do niego na panel, żeby go trochę ponagrywać. I się zastanawiam, czemu mi tak fokusa, nie ten. O. O, teraz jest okej. No nic. To idziemy na panel. No i generalnie to jestem ja w Disneylandzie. To był jeden z przełomowych momentów w moim życiu. I za każdym razem, kiedy generalnie coś ważnego dzieje się w moim życiu, to jadę sobie do Disneylandu, żeby przemyśleć i jakby wkroczyć na nowy etap swojego życia. I tak jak wiecie, kreskówki towarzyszyły mi gdzieś tam od najmłodszych lat mojego życia. Ja potem dostałem się do szkoły filmowej na wydział reżyserii scenariopisarstwo, potem kończyłem produkcję filmową. To jest generalnie fragment na vloga, więc czekaj, ja muszę zachować w kontekście co to... Aha, okej, okay. Ja ostatnio na vloga nagrywałam twój panel, więc tak. To jest Karol Gajos, cześć. Kanał Popcorn Nerd, cudowny człowiek, polecam jego kanał generalnie, bo trzeba go doceniać, a mało ma widzów, więc zapraszam do niego. Tak jest Erin znacie, jest Lena, znacie chyba z moich innych vlogów i właśnie prowadziliśmy live'a na Instagramie, było dziwnie, bo prowadziliśmy równocześnie u mnie na Instagramie i u Leny na YouTubie. Więc spoko, ale jest cudownie. Siedzimy absolutnie sobie w 3 roomie. Nawet nie wiecie, co tracicie, jeśli nie obejrzycie tego live'a, bo to zmieni wasze życie. Jak są osoby, które potem mówią, że coś zmieniło ich życie, to będzie właśnie to ten live. Tylko wiesz, jak chyba zmontuję tego vloga i wrzucę go na kanał, to już nie będzie ten live na Instagramie dostępny, niestety. Czy to się wytnie w takim razie, co powiedziałem? Pewnie nie, ale okej. Okay. Tak czy inaczej, my idziemy dalej ogarniać konwent, bo jest jeszcze całkiem sporo rzeczy do zrobienia. Jest tak. Dopiero 18. Jest dopiero 18, ja jeszcze mam swoje dwa panele przed sobą, a już jestem absolutnym brakiem człowieka. Jestem tak zmęczona. Gadusz, jakie masz panele? No, zapowiedzi Disneya na 2020 rok. O 20. Mhm. O 20. Znaczy jakby to już ludzie, jakby nieważne. No i jutro o 10 rano mam pogadankę o Frozen 2. Ja też mam, ale nie jestem wpisana w programie. Tak, Erin prowadzi ze mną, a oczywiście nikt jej nie wpisał jak zwykle. Bo nikt o niej zawsze nigdy nie pamięta, nie? Wszyscy o mnie zapominają. No, a ja cały czas patrzyłam w podglądanie na was. Ja też. Ja to już mówiłem, brawo, live, ale najlepsza rzecz z tego festiwalu to jest to, że mieliśmy okazję się poznać. Tak, tak, ja, naprawdę. Naprawdę. Serio. Więc no, a teraz lecimy żyć dalej konwentem. Dokładnie. Do zobaczenia. Powiem absolutnie szczerze, że nie powinniśmy dostawać tak dużo rzeczy za darmo na tym konwencie. To nie było za darmo. Dostajemy to było? Jedzenie, picie, nocleg, dobrą zabawę, dobrych znajomych i w ogóle, dobrą ale... zabawę. Ale generalnie naprawdę to są pyszne energetyki, które dostaliśmy tak po prostu, bo jesteśmy gośćmi, więc o Boże, córu, to jest naprawdę fajny festiwal. Nie piję ich za bardzo, bo tak naprawdę to... O, Erin nie pije, a ja czasem łyknę troszkę. O, mam jakiegoś człowieka w tle. To jest w ogóle... Nie wiem, czy ty nie chcesz się pokazywać za bardzo? Może być. To ja dzisiaj się dowiedziałam, to jest siostra Leny. I dzisiaj się dowiedziałam, że Lena ma siostrę. Tu jest Lena, a tu jest jej siostra. A tu jest oczywiście Erin. No, ale faktycznie ja jestem, powiem wam naprawdę, im więcej konwentów, na które jestem zapraszana, tym bardziej jestem zaskoczona, jak dobrze potrafili się przyjąć gości na konwentach. Bo serio, to ile my tu mamy cudownych rzeczy, tak po prostu, dostajemy. I jeszcze cały czas i tak nas pytają, czy wszystko jest okej, czy jeszcze czegoś nam potrzeba, więc... O, a ja za chwilę idę się zorientować, czy mogę dostać wegańskie sushi. I Lena umiera z tyłu, bo za chwilę ma swój panel i się bardzo stresuje tym faktem, a ja swój panel mam za godzinę. Za 10 minut. I się nie stresuje. Ja mam za 10 minut. Ty masz za godzinę. Ja za godzinę. I nie słyszałam, że zmieniłaś temat. I powiem wam, że... To jest Jestem zbyt zmęczona, żeby być zestresowana. Nie wiem, czy ten panel wypalił, jestem tak zmęczona w tym momencie. Ja się stresuję za ciebie. Erin się stresuje za mnie. Ale bo to mi się udzieliło od Leny. Nie, ja się nie stresuję w ogóle. Mam nadzieję, że nie zacznę. Ale faktycznie odpoczywamy póki co w slipie. No i później będą panele. Ale Curu jest naprawdę cudowny. Ale jest tyle ludzi. Tyle ludzi. Nie da się nigdzie przejść. No. Dlatego... Myślę, że to jest limit dla tej szkoły generalnie uczestników. Kompletnie. Ale chyba ponad 2000 już było. Więc całkiem sporo. No. Tak zupełnie szczerze, to kompletnie zapomniałam, co właśnie chciałam powiedzieć. Jestem tak zmęczona, że gubię wątki. Nie wiem. Ale poznaliśmy tyle fajnych ludzi dzisiaj. Tak, to ja się nie spodziewałam, ale naprawdę Karol Gajos jest tak cudowny człowiek, że bardzo się cieszę, że mogę go poznać. Jest tak cudownie pozytywny. No. Dosłownie każdego zaczepia, obcych ludzi na konwencję zaczepia i mówi im, że ich docenia za to, co robią. Wszystkich, więc okej. Okay. No nic, my troszkę będziemy odpoczywać teraz i później panele.
Tak. 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 I kafelki. I kafelki. Bo paniele. Jest, jest oko. I dobrze jest ciasno? Żyje oko, jest dobrze ciasno. Dobra, to leć. Jest tak ciasno, jak lubię. Rób zdjęcia i wracaj do mnie, żebyśmy jeszcze zdążyły coś nagrać. Tak zrobimy. Tak. Nie, czy powiem ci, że ja w ogóle moje vlogi zazwyczaj i z Pyrkonu i z innych konwentów, to zazwyczaj jest po prostu taki endgame. Tacy Avengersi, że po prostu tyle youtuberów, ile się u mnie pojawia, to wszyscy ludzie mają takie: to wy się znacie! Ja za dużo. No. Największy crossover w historii internetu? Myślę, że tak. Tak. Jeszcze brakuje tutaj Trix i Elwizji i Merty i... O, Merty mi bardzo brakuje. Merta by tu pasowała. Merta by tu pasowała. Mhm. Z tym swoim humorkiem. Pozdrawiamy Mertę. Pozdrawiamy Mertę. Jeszcze nigdy nie spotkałam na żywo, ale może kiedyś. Oczywiście ja się z nim widziałam dosłownie przez chwilę, bo jak udało nam się wycisować... Widziałam. To jakby... Widziałam. No, 15 minut co może było. Zazdro milion. Czuję się niezręcznie, Erin, jak mnie kamerujesz tak blisko. Włączyłaś mikrofon? Pierwszy raz coś mnie kameruje kamerą, a nie telefonem. Wszystkie sypy wyjdą. Wszystkie sobie wyjdą. Już mam tak sterty makijaż po całym dniu, że pewnie wygląda jak trup. Mam tak spierzchnięte usta, że... Widzę. Chcesz pomadkę? Mam, ale już nie działa. Okay. Tak więc, czy myśleliście, że nasz Avengers Endgame dobiegł końca? Nie, mamy kolejnego gościa na tym vlogu. Mamy kolejnego Pokemona na tym vlogu. Mamy Natalię. Jestem Natalia. Ja mogę mówić do ciebie po imieniu, tak? Możesz, ale normalnie wszyscy mnie kojarzą jako Enma. Enma Official, tak. Więc ja po prostu nigdy nie pamiętam twojej nazwy kanału. Mam Enma. Enma, on ma... Prawie jak to było? Jak Emma, ale Enma przez N. Tak. Mój Natalia. Więc... Aha! Nie, ale tak ci będzie łatwiej zapamiętać. Okej. Więc no, jesteśmy tu, idziemy coś zjeść, może jeszcze przed moim panelem, nie wiem. Bubble tea, zjemy bubble tea. Zjemy bubble tea, to jest świetny pomysł. Tapiokę zjedzmy. Dobra, idziemy zjeść bubble tea. Tak. Każdy prawdziwy Japończyk o tej porze. Tak? Japończycy jedzą dużo bubble tea? Dziewczyny, które się odchudzają, traktują bubble tea jako posiłek. Bo tapioka zapycha żołądek, tak. Bo to jest mączka, skrobia. Okej, nie wiedziałam. Więc jesteśmy jak Japonki teraz. Ciekawostki o Japonii. Nie, no bo to jest spokojne jedzenie, które mogę wziąć na panel i nie będę się wstydzić, że jem przy ludziach, nie? Musisz siorbać. W ogóle przez to, że jest różnica wzrostu, to albo ja muszę chodzić... O, tak będzie. ...delikatnie o krakiem. Jestem kurduplem strasznie. Nie, jesteś kurduplem. 1,60 m w kapeluszu, jak to mawia moja mama. Nie masz tyle. W kapeluszu. No, jak mam kapelusz, to mam 1,60 m. Jesteś rozmiaru ribaja. Idealnie. Okay. Bubble tea. Idziemy po tapiokę. Tak. Gdzie to trwa? No, ale śmieciówka. To jest na kolejny. To nie jest tak, że to jest jeden. No właśnie, to jest cały kanał. To jest cały kanał. No Boże. No. To k***a, może to ja, czy to jest jakieś ta... Barzant, że pokoleżę. Nie, te napisy są najlepsze, naprawdę. No. Mogliby mu dać jakieś mięso. Mogliby mu dać jakieś mięso, biedny pies. Pojadłby to chociaż. Jezus, ja nigdy nie robiłam makijażu w tak abstrakcyjny sposób. Ciekawe, czy te wszystkie... Właśnie, raczej nie, bo ja jestem... A co, jak już stoi przede mną, to nagrywam, no. Pewnie i tak tego nie wykorzystam. Tylko będę mogła... Ale nie będę, jest ciemno, a tutaj mam, wiesz, dzienne światło. Nie wiem, co jest gorsze, nie mieć lustra, czy nie mieć dziennego światła, naprawdę. No, jakieś. Wiesz co, nagrywam, żeby później się z siebie pośmiać, jak bardzo nie umiem robić makijażu. Bo bardzo nie umiem tego robić. Bardzo. Spoko. Ludzie, jak masz kanał na YouTube, jesteś osobą znaną, to ludzie nie patrzą na to, jak wyglądasz, kim jesteś. Okej. A potem sobie chcą robić ze mną zdjęcie i wrzucają te zdjęcie na swoje Instagramy, zamocując swoją twarz, a potem zostawiając tymi pryszczami, nie? Super. No ale co zrobisz? Ważne, że fej. Czy ja nigdy nie zrozumiem tego, jak ludzie robią sobie zdjęcie z kimś popularnym w internecie, no, jarając się, że mają z nim zdjęcie, po czym wrzucają to na medie społecznościowe, zamazując całą swoją twarz. Co? Tak, ludzie to robią. Albo robią sobie zdjęcie tak, że jest ich pół twarzy w kadrze i ty jesteś na środku, nie? Po prostu ludzie są strasznie dziwni. Ja uwielbiam ludzi, którzy robią sobie zdjęcia z pół twarzy, bo potem piękne montaże z tych zdjęć można robić. Co się jest? Niedziela. Niedziela, tak, dobra. Mam niedzielę i mam sushi na śniadanie.
Ja mam hot doga z wrapki. Bo ona tu oczywiście nic nie zje, co nie? Nie także nic, ale miałam ochotę na hot doga z żabki. No, ale... Zaraz mamy panel. Zaraz mamy panel i przypuszczam, że nie zdążę tego zjeść, ale trudno. Najwyżej będę jeść przed ludźmi. Spoilerowa pogadanka o Frozen. Znaczy, czy spoilerowa, to zobaczymy, jacy ludzie przyjdą. Ale... Może się z kimś chociaż uda porozmawiać. Ale ja wczoraj przechodząc po korytarzu usłyszałam, że ktoś śpiewał. To takie... Też to słyszałam, to Tak, dokładnie. Ale ja coś tam powiedziałam, że... Kurczę, za ciemno było w slipie i stwierdziłam, dobra, to pójdę się pomalować do chill roomu. I tak przyszłam do tego chill roomu z całą kosmetyczką zadowolona, że mam się czym malować początkiem. Nie mam lusterka. I malowałam się przed... Więc macie make-up tutorial, jeżeli stwierdzisz, że warto. Nie no, generalnie malowałam się do podglądu i to nagrywałam, więc przypuszczam, że dam wam jakieś przebitki, żebyście widzieli, jak bardzo nie umiem się malować. No. Kate zaczyna działalność na rynku beauty. Rozpędzam się. Nie no. A teraz sobie chillujemy w herbaciarni. Jedząc sushi i jedząc hot doga. Ale herbatę też zamówimy jeszcze dzisiaj. Tak, taki jest plan. Jeszcze tu będziemy. No, dobra, a teraz jemy i idziemy na panel. Bliżej. Żebyście mnie usłyszeli, to nie chcę się do was krzyczeć, mówiąc. A jak nie podejdziecie bliżej, to ja przyjdę do was. Więc cześć. No. Powiedzcie mi... Siema. Włączasz mikrofon? Tak. Cześć. Powiedzcie mi jedną bardzo istotną rzecz. Ponieważ nie wiem, czy ktokolwiek wchodził na konwencik i czytał opis tego panelu? Tak, tak. To tutaj. Armia czego? Armia Mulan. Mulan. Kurde, nie dosłyszę jeszcze przez te drzwi. Za chwilę zamykamy. Nie wiem, jak ty jeszcze. Pierwsza. Tak podajesz? Byłam pierwsza. Też miecz w kamieniu? Nie. Przepraszam! Teraz my? No. Wally. Tak. Jakoś tak to się stało, że już jestem w domu. Ponieważ rano wstałam, poszłam szybko coś zjeść, poszłam zorganizować swój panel, potem od razu po moim panelu była wiedzówka muzyczna z Disneya Leny, na którą poszłam i w sumie to nie wiem, kto wygrał, bo skończyliśmy trochę za późno, po czasie i wszyscy wyszli i w ogóle nie została ogłoszona ilość punktów, więc okej, ale było fajnie, bo wszystkie piosenki były po japońsku i to było niezłe utrudnienie nawet dla mnie, więc było to jakieś nowe wyzwanie w dziedzinie Disneya dla mnie, żeby odgadywać piosenki Disneya po japońsku. No i powiem wam, że praktycznie z nikim nie udało mi się pożegnać, że jakoś tak poszłam na ten panel, potem jeszcze na chwilę poszłam posiedzieć sobie do chill roomu, żeby sobie odpocząć i już wszyscy mi napisali, że już są gdzieś tam na dworcach i już pojechali, więc ani z Leną się nie pożegnałam, ani z Karolem się nie pożegnałam, ani z Natalią się nie pożegnałam, nawet szczerze mówiąc nie wiem, gdzie ona i kiedy zniknęła, więc szkoda, że nie udało mi się jej złapać na dłużej. No ale trochę sobie wcześniej posiedziałyśmy, pogadałyśmy poza kadrem, że tak to ujmę, więc no fajnie, że miałyśmy czas, żeby trochę go spędzić razem, no ale niestety za dużo wam z tego spędzenia razem czasu nie nagrałam. Ale ogólnie powiem wam, że było bardzo oczywiście intensywnie. Ja to zawsze powtarzam, że jeśli byliście na tym konwencie i mnie zaczepialiście do zdjęć i ja was olałam, w sensie, że zrobiłam z wami zdjęcie i się dosłownie odwróciłam i odeszłam, nawet się z wami nie żegnając, to ja was strasznie przepraszam. To nie jest tak, że ja jestem jakimś strasznym bucem i mam was gdzieś, tylko ja na konwencie mam po prostu 5 różnych myśli w głowie i 5 różnych rzeczy do załatwienia, bo tu jakiś znajomy, tu jakaś atrakcja, a tu jeszcze ludzie mnie zaczepiają do robienia zdjęć, autografów, chcą mi jakieś paczki dawać i tak dalej, więc tego jest tak dużo, że po prostu
trochę mi się robi mętli w głowie. Więc jeśli faktycznie mnie zaczepiliście i ja was troszeczkę olałam, to nie dlatego, że jestem wredna, tylko dlatego, że mam duże rzeczy na głowie. Przepraszam bardzo. Ale no, staram się faktycznie każdemu poświęcić chociaż troszeczkę czasu. I mam nadzieję, że nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Myślę, że atrakcje wypadły spoko, chociaż szczerze mówiąc, widownia była troszeczkę niemrawa. Ja do widowni mówiłam, a ludzie tak średnio reagowali, więc w sumie nie wiem, czy się podobało, czy nie, ciężko powiedzieć. Ale ogólnie konwent mega mi się podobał, naprawdę jestem tak bardzo zadowolona z Curu. Bo o, kot się chce dobić do pokoju. Czekajcie, to wpuszczę kota. Ja ogólnie miałam naprawdę już nie jeździć na konwenty, jeździć tylko na Pyrkony, a inne konwenty już sobie odpuścić. No ale jak jestem zapraszana, no to jadę, bo w sumie czemu nie, jeśli jestem zapraszana jako gość. I z każdym kolejnym konwentem, na który jeżdżę, jestem coraz bardziej zaskoczona tym, jak super potrafią przyjąć gości. Naprawdę, bo tutaj nie dość, że ja praktycznie na każdym kroku dostawałam jakieś jedzenie, picie, miałam dostęp do chill roomu i tak dalej. To naprawdę jest mega miłe ze strony organizacji, że w momencie, kiedy wszyscy zamawiali pizzę, ja powiedziałam, że no niestety nie zjem tej pizzy, bo nie jem sera, więc dziękuję. I zaczęli mi proponować tosty i mówiłam, że tostów też nie zjem, no bo tam jest ser i szynka. I ja jako osoba, która stara się jeść wegańsko, no po prostu podziękuję, poradzę sobie inaczej. To stwierdzili, że w takim razie oni pójdą do sklepu i kupią mi to, co bym chciała zjeść, żebym mogła. I faktycznie poszli i kupili mi cały bochenek chleba i hummus. Więc no naprawdę zostałam tak bardzo dopieszczona jako gość, że nie wiedziałam, że w ogóle da się bardziej po tych poprzednich konwentach, na które jeździłam, a jednak cały czas jestem zaskakiwana tym, jak świetnie mnie przyjmują jako gościa, więc po prostu nie mieści mi się to w głowie, że naprawdę mam kanał na YouTubie i dlatego mogę gdzieś pojechać jako gość i po prostu wow, mieć takie super przeżycia, więc naprawdę serdecznie wam polecam Curu, ponieważ mam nadzieję, że będzie za rok. Zostałam też wstępnie zaproszona na ICON tych samych organizatorów, który będzie się odbywać w marcu przyszłego roku, więc zapewne się na nim pojawię, jeszcze nie mówię w 100% pewnie, ale no z tego, co tak na razie dyskutowałam na ten temat, to jest to wielce możliwe. Wielce prawdopodobne, właśnie misa zrzuciła lampę z parapetu. Ale spoko, co chwilę mi to koty robią. Tak więc, no, myślę, że z tym vlogiem to tyle. No niestety, żałuję, że nie mogłam wam pokazać moich pożegnań z tymi wszystkimi ludźmi, których wam pokazywałam na tym vlogu, ale to wynika z tego, że ja nie dałam rady się z nimi pożegnać. Faktycznie. I też pozdrawiam wszystkich innych, których tutaj nie wymieniłam z imion, a spędzałam z nimi czas, bo było super. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, pogadać i tak dalej. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na jakichś następnych konwentach. I to tyle, a ja w tym momencie biorę się za montowanie wróżek, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, że ja w piątek nagrywałam wróżki i jeszcze nie miałam czasu wziąć się za ich montowanie, a dzisiaj powinny się one pojawić, bo jest niedziela. Więc no, ja się biorę za montaż i kończę tego vloga. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i w ogóle... A, ja wiem, co jeszcze chciałam wspomnieć o tych... wystawcach, ponieważ kupiłam parę rzeczy. Kupowałam popy, które wam pokazywałam wcześniej, i kupiłam jeszcze takie dwie rzeczy. O kurczę, może wam to pokażę. Przedłużam już tego vloga strasznie. Ale w ogóle dostałam jakieś cukierki też od organizatorów, bardzo miło z ich strony. I co jeszcze? A, tego sora kupiłam, takiego śmiesznego. Tylko teraz to nie będzie dobrze wyglądało, ale pewnie będę to pokazywać na holu. Taki sora, taki na takiej szybce plastiku. Taka figurka po prostu, bardzo, bardzo ładnie wykonana, więc mam takiego sorę. I jeszcze kupiłam to za 40 zł i jeszcze sobie kupiłam długopis. Tylko gdzie on jest? Gdzieś zakopany. Przyjechałam, o tu jest. Przyjechałam do domu, jeszcze się nie zdążyłam rozpakować. Taką Urszulkę, taki długopis. Ponieważ mam już długopis z Ariel, to Urszulę będę miała do kolekcji. Kosztowała 8 zł, więc mam. I piszę na czarno, co jest bardzo istotne. Ja używam tylko i wyłącznie długopisów piszących na czarno, bo nienawidzę niebieskich długopisów. No. Tak więc to dwie rzeczy, które sobie jeszcze kupiłam. No i to tyle. Okej, okay. Ja właśnie w sobotę w ogóle wam nie nagrywałam żadnych stoisk z tego względu, że na tym konwencie było tak dużo ludzi, że nie dało się po prostu między tymi ludźmi cokolwiek nagrywać, więc przepraszam, że nie nagrywałam nic chodząc po konwencie, tylko zazwyczaj siedziałam albo w slipie, albo w chill roomie, ale no po prostu między ludźmi się nie dało, bo było tych ludzi za dużo. Ale Misa, nie zrzucaj mi figurek, proszę cię, baby. Zostaw, zostaw, nie zrzucaj, kochanie. No, więc postanowiłam jeszcze dzisiaj wam troszeczkę wystawców dograć z tego względu, że... Misa! Dzisiaj było zdecydowanie luźniej, szczególnie pod koniec dnia. Zostaw mi to.
Ale z drugiej strony bardzo dużo sprzedawców po prostu wyprzedało się i pozamykali się wcześniej, więc to co zostało, bo trochę wam ponagrywałam, ale nie było tego dużo. Przepraszam, ale no naprawdę ciężko było coś nagrywać na konwencie samym, bo było ciasto. I to był jeden z konwentów od bardzo dawna, na którym byłam na bardzo dużej ilości atrakcji. Byłam u Karola na dwóch panelach, u Lenę na wiedzówce i w ogóle wow, ile się działo, więc no, było fantastycznie. Polecam wam na przyszłość takie konwenty. No i żegnam się, bo mam jeszcze bardzo dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia, a nie wiem, jak ja się z tym wszystkim ogarnę. No. I dajcie znać, czy takie vlogi wam się podobają, bo słyszałam, że podobno moje vlogi są super i powinnam ich nagrywać więcej. Dostałam taką informację dzisiaj i wczoraj od wielu znajomych, którzy mnie po prostu oglądają i rzadko się widujemy na żywo, więc to chyba coś znaczy. Dobra, to na razie faktycznie żegnam się, powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć i do następnego filmu! Albo vloga, albo czegokolwiek innego. Pa, pa!